No to dzień dobry misiaczki w ten piękny dzień. Ja jestem Jakub Kotuła Fit on Trip i dzisiaj witam was w, mógłbym powiedzieć, w słonecznej, ale powiem po prostu w gorącej, niczym rozgrzana patelnia, Tiranie. I ogólnie wczoraj nie nagrywałem nic. Przyjechaliśmy wczoraj po południu i co się działo? Pewnie widzicie albo będziecie widzieć to niedługo na kanale, albo widzieliście już, bo ja pewnie wrzucę później, na kanale Piotrka albo Piotrka, czyli albo Polo albo Pająka, że spotkaliśmy się wszyscy razem w trójkę i w sumie spędziliśmy wieczorek, oni nagrywali, ja już nie chciałem trzeciej kamery wyciągać, no bo nie wiem, jakoś tak, mówię jeszcze trzeci kurwa youtuber, przepraszam, trzeci youtuber jeszcze wyjmie kamerę, to już w ogóle będzie jedno wielkie casino, meeting influencerów i trochę tak stwierdziłem, dobra już, chłopaki niech nagrają, będziecie widzieć tam. Także co, no my z Didi spędziliśmy noc w parku w samochodzie, chłopaki byli w hostelu, także się wieczorem pożegnaliśmy i co, i Jezus Maria, było tak gorąco. Chyba jedna z gorszych nocy od 2 miesięcy dla mnie, naprawdę. Taki spuchnięty się obudziłem, cała twarz, oczy, wszystko, no okropnie, nie? Nie wyspałem się ani trochę. No, ale teraz lecę do chłopaków do hostelu. Spodenki mam ze sobą. Mam nadzieję, że chłopaki mają jakiś sprzęt przygotowany. Idziemy zrobić jakiś trening. Także zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie, nie? Także chodźmy. No i jesteśmy. Hello, good morning. No siemaneczko chłopaki. Siema, siema, nagrywam was właśnie, jak sobie tutaj pracujecie. Będziemy je rozmawiać. Za każdym razem trzeba włączać kamerę, jak chcemy pogadać, nie? Nie, już jesteśmy prawie gotowi na trening. No, znaczy ja już tylko zostałem ekran końcowy. Chłopaki walczą z YouTube'em, pewnie u mnie zobaczycie to dopiero później, wszystko, co oni już wrzucają. Ale nie podglądamy, żeby tutaj hasła jakieś prywaty i tak dalej. Nie ma nic z tego. Muszę dopytać, żeby... No ale fajny hostelik. I śniadankę wam robią. O kurwa, jak? Panie. Pięknie, pięknie. Także jeszcze ja wyciągnę tutaj kamerę, żeby nie było. Wszyscy nagrywamy story. Aktualnie nagrywamy vlogi, także tak to wszystko wygląda. Będziemy teraz robić trening. I tak to właśnie wygląda. Naprawdę te kilka dni podróży wspólnej będą naprawdę zabawne, nie? Będą, na pewno. Muszą być. Gotowi? Gotowi. Wydychy. Ale dawaj, ja się kameruję. Presja, presja. Dawaj. Ja włączę kamerę do drugiej. Ile? Ile? A to było dobre, dobre. No może właśnie, to piątka od kuchni. A wam zobaczycie bazę, który wychodzi z kuchni. Jego Instagram. Reklama za Landą. U ciebie na kuchni. Subskrybujcie, lajkujcie. A, wpadajcie na Airbnb, na dole macie link. Możecie się zarejestrować, dostaniecie za darmo 120 zł, z tego co mi wiadomo. Rejestrujcie się, podróżujcie, bawcie się dobrze, póki nam nie znacznęli granic. Do zobaczenia. No to misiaczki, tak jak Piotrek powiedział, wbijajcie na kanał Piotrka, wbijajcie na kanał drugiego Piotrka, Piotr Polo Przywarski, Podróże Wojownika. Baza Travel. Dokładnie tak. My właśnie jesteśmy po treningu. 5 stacji, 5 rund. No było dobrze, nie? Jak się chłopaki czujecie? Bardzo, bardzo dobrze, zaraz patrz, jeszcze mogę zrobić na szybko, co budu się pochwalić, ten stędzik, szybko nagrywajcie z dwóch kamer. Dawaj, dawaj. Wszyscy na to czekamy. No myślę, że na tym plastiku to nie jest zbyt dobry pomysł. Backstage, backstage. Chodź, spróbujemy. No dobra, no to skończyliśmy trening. Właścicielka pozwoliła mi się wykąpać w hostelu, tam gdzie chłopaki spali. Ja tymczasem cisnę do Didem, żeby pomóc jej trochę ogarnąć samochód przed podróżą, zrobić miejsce chłopakom, może coś zjeść. No i zobaczymy, jak to nam wyjdzie podróż w 5 osób naszym małym domkiem, nie? Ale już sobie to wyobrażam, że będzie śmiesznie, chociaż martwię się trochę o to, że no co, no jesteśmy 4 Polaków, no i Didem, która po polsku nie rozmawia, więc trochę się martwię o to, że będzie się czuła trochę nieswojo. No ale zobaczymy, no mam nadzieję, że zmotywuję chłopaków, żeby trochę wzięli i też gadali po angielsku między sobą, także żeby też była w temacie. No zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? No ostatnio mam tak, że naprawdę biorę mega odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje dookoła, nie? Taki jestem tatuś do wszystkiego, co się rusza dookoła mnie, to jest takie, nie wiem, jak mam do tego podejść sam, nie? Zobaczymy, trochę mi głupio właśnie, także zostawiłem Didem samą, poszedłem do chłopaków, więc kupiłem jej lody. Zobaczymy, czy się ucieszy, sprawdźmy, czy się ucieszy. No, miejmy nadzieję, że chociaż taki mały gest, nie wiem, że chociaż o niej pomyślałem, sprawi chociaż przez sekundę uśmiech na jej twarzy. Zobaczmy, czy jestem dobrym chłopakiem, czy niewystarczającym. No to przyszli. Zobaczymy, czy się zmieszczą. Koszulki firmowe. Tak, to dobra, firmowa jest palma, jak wiesz. No, we can travel like 2 months only. Maybe 3. I'm fine with everything. Your face telling everything. Misiadzi, jak zrobisz bizu, tego Jezu. Dobra, wrzucamy, to idziemy. Tak. Ja mam dla tej filmowej jakby. O kurde. Dzień dobry, misiaczki, kickboxing team. Ja bym chciał misiaczka na pewno. No, to przed podróżem trzeba uzupełnić kalorie. A jesteśmy w tej samej knajpie co wczoraj. Niestety nie mamy więcej zupy, tak jak nam się wydawało. Ale ogólnie naprawdę fajnie to wygląda. No i ceny, jak wiecie, w Albanii nie są wcale takie wysokie. Jesteśmy w naprawdę dobrej knajpie, która wygląda, no, dobrze. A za jedną porcję, tak naprawdę za jedną osobę nie zapłacimy więcej niż 5 euro. Ale pierwszy raz się zrobiła taka, nie? Niedogrzana. No i co? W końcu się zapakowaliśmy. Patrzcie, jak chłopaki siedzą z tyłu. Trochę upchani. Nie idę, widzę. Ba by było, no. Nie, bo też sobie stają wariaty na środku drogi, bo trzeba wyryć i w dupie. No bo co, no bo mogą, nie? Także jak zajedziemy, to liczę na jakieś oklaski, jak to wiecie, jak w polskim samolocie. Ostatnio lądowałem tak w Niemczech i było to samo, nie? No masakra, no nie, no masakra. nie połączyć. Mój dowód osobisty. No to co, pierwszy postój robimy w mieście Vlora, czyli w mieście tak naprawdę, w którym zaczyna się powoli Morze Jońskie. No mamy jeszcze jakieś 100 km tak naprawdę do Sarandy, czyli do miejsca, do którego będziemy sobie powoli zmierzać. No szczerze wam powiem, że jest niesamowicie, ale to niesamowicie gorąco. Nie mamy klimy, więc jak otworzymy nawet okna i mamy tylko powiew wiatru, to nie jest lepiej, nie jest lepiej. Kota tym bardziej nie zostawiamy w aucie, jak gdzieś wychodzimy. No bo wyobraźcie sobie w takim słońcu siedzieć w samochodzie w blaszanej puszce, nie? No i kiedy ja naprawiałem, próbowałem naprawić albo wyjaśnić, co się dzieje z samochodem, chłopaki nagrywali kosiołka, znaczy osiołka. I widać, jak mi pomagają. A to widzę, że już znaleźli sobie nowy transport. Do roboty go, do roboty. Mówię, weź bazę, no. Kuba dopiero nagrywa, co się stało? Dopiero nagrywa? Dopiero nagrywa. Dobry kamerzysta. A co ma dobrego? Prawie po całej robocie. Nie ma. Piotr już tu nam naprawił 3 razy. Ja od razu mówiłem, że dam radę. Te palce nie takie śruby dokręcały. No, to luźna była bez kitu. A tu nie ma jednej, nie? To teraz mówisz, że bez jednej można? Jasne. Bez jednej to na te... Nie, bez jednej można. I pamiętamy, dokręcamy zawsze na krzyż. Jakbyś teraz krzyknął tam z lubutowca, uciekł, to tego się by cię chyba zabił. Nie krzyż tak, bo my ucieknął. Jak to było? Hello. Nie wiem czy... O! I to jest albański raj. Nie! Twój osioł? Twój osioł? Ja! O, Przywarski za kulisami. Nieładnie. No i co? No i po drodze nie mogło nas jeszcze nic lepszego spotkać jak pożar lasu, pożar wzgórza. No grubo, naprawdę grubo. No i przyjeżdżają ludzie podziwiać tak naprawdę, w sumie tak jak my, no to możemy zrobić, no nic nie możemy zrobić. To jest chyba najgorsze, że w takiej sytuacji no nic nie zrobisz. No nic, no tutaj straży, bo jesteśmy pośrodku totalnie niczego i nic kompletnie nie jesteśmy w stanie ogarnąć, a ludzie sobie imprezkę zaczęli robić, nie? I świecą tymi. No, do najbliższej straży pożarnej pewnie jest jakieś, nie wiem, 50 km w jedną, w drugą stronę. No więc co, no więc wszystko się po prostu zjara, wypali i tyle, nie? I to będzie koniec, nie? Całej zabawy. Dobra, przyjechała straż pożarna pick-upem. Nie wiem co pick-upem oni tu mogą już działać, mają może... Ile tam? Za 100 litrów wody. Także, no co... Jara się góra, a oni mają baniak z wodą. Co? Poczekaj, nasikam. No to ma tyle samo sensu, nie? Dobra, mają 2 baniaki z wodą, to przepraszam bardzo. No i księżyc tam, to widzicie tam tą kropkę? To jest księżyc i wygląda naprawdę pięknie. No i co, jak zawsze muszę być poszkodowany, bo co? Bo rudy jestem. No, musiałem znaleźć miejsce parkingowe, wszyscy już się rozgościli w miejscu, gdzie będziemy spali. No i co mam zrobić? No człowiek nie taki, co by nie przyszedł ostatni. No i popatrzcie w ogóle, jak to wszystko wygląda, nie? W porównaniu do krzaczorów, w których zawsze śpię, do ostatnio puszki, w której ostatnio śpię, czyli samochodu. No coś niesamowitego. Oh, babe, do you like it? No, it's not good enough for me. But the car is really close. We can sleep there. Yeah, let's go to the car. Oh, no. Są wariaty, są wariaty. Są pokoje. Pokoje! We have AC. Oh my god, yes we have. Oh yeah. No i taki widok nam dzisiejszego wieczoru Piotrek załatwił. No, skoro w nocy wygląda to w taki sposób, to wyobraźcie sobie, co będziemy mieli rano. No to co? Wszyscy się wykąpaliśmy. Odwiedził nas jeden znajomy internetowy, Polak, chłopak, który ma 16 lat, mieszka 3 lata w Tajlandii. Pfu, w Tajlandii, w Albanii. Co ja gadam? O jakiej Tajlandii? Przed chwilą gadaliśmy o Tajlandii, to może dlatego mi się pomyliło. Też ma swój kanał, wbijajcie na niego kanał Polak w Albanii. Serdecznie was zapraszam, bo skoro poświęcił nam dzisiejszy wieczór, no to chyba fajnie z jego strony, więc fajnie byłoby się odwdzięczyć, jakby się też do niego zajrzeli. No i co? Co wam mogę ciekawego powiedzieć? No co, no trochę wypadłem dzisiaj z flow nagrywania, przez to, że cały dzień totalnie byłem za kierownicą. Jak wyjechaliśmy o 2:00, tak, o 22:30 dopiero zaparkowaliśmy. No powiem wam, że jest normalnie masakra. Ale w sumie widok i miejsce, w którym śpimy, totalnie nadrabia wszystko to, co dzisiaj praktycznie mnie... Znaczy nie tyle, co minęło jakby moje nagrywanie. No i trochę nadrabia moje zmęczenie, więc jest naprawdę fajnie. No i co, tak sobie łazimy, chłopaki sobie gadają. Ja sobie słucham, obserwuję. Nie wiem czemu, ale właśnie taki, wkręciłem się w taki właśnie flow bardziej słuchacza niż nie wiem, rozmówcy. I z tego co tutaj gadają, to właśnie w Albanii, w Sarandzie jest zabronione słuchanie głośnej muzyki po godzinie 20. To jest w ogóle abstrakcją, z tego powodu, że ludzie i tak jeżdżą tu strasznie głośnymi samochodami, i tak wszyscy wychodzą do barów, i tak, tylko że nie puszczają muzyki. To jest w ogóle dla mnie paranoja. No i jesteśmy wieczorem tutaj. No i co jeszcze można zauważyć tutaj w Sarandzie? No niestety widok żebraków, cygańskich żebraków. Nie wiem, jak to tak naprawdę wygląda, ale naczytałem się dużo tak naprawdę o sposobach, w jaki sposób oni właśnie żebrają, te wszystkie dzieci i tak dalej, pod wpływem narkotyków, jakichś środków usypiających, uspokajających i tak dalej. A propos właśnie, nieważne, muzyki posłuchać nie można, ale wiecie, pierdzą tymi swoimi maszynami. No i wiecie, do tych wszystkich, nie wiem, lekarstwach czy innych narkotykach są te dzieciaki. No i tak naprawdę nie wiadomo, może są, może nie są. Dajesz pieniądze, albo możesz komuś uratować komuś życie, albo dalej zasilać ten chory, naprawdę chory biznes, więc teraz to jest naprawdę no ciężko. No mówię, tak jak wam już mówiłem, w sytuacji z kotkiem, z małym kotkiem, skoro potrafię być na tyle empatyczny, to wyobraźcie sobie, jak widzę dwójkę małych dzieci na ulicy, rozebranych w pół, i co ja mam zrobić? No, co ja mam wtedy zrobić? No to jest takie czuję się mega bezradny, no bo... No ciężki temat, powiem wam, bardzo ciężki temat. Jest wieszany misiek, a ten budynek stał szczęśliwie. Okay. Dziecko zmarło może. Nie. To jak się powstaje nowy budynek, to zawsze po prostu się wiesza misiek. Nie, bo dobrze jak to wygląda, że to są takie krzesła nagle, to takie niedobudowane i... Ale zawsze się wiesza tego miśka, żeby po prostu no, pięknie było. Patrzcie, gościu ma taką wiedzę, jak niesamowitą. Też ogólnie bym coś nagrał, ale wszyscy chodzą z kamerami. Ja też się nagram. I już w sumie, ja już nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Będę czwarty raz powtarzał. No co ja... Co mam powiedzieć? No ja cię nagram i... No nie, no jak... Wyłącz na chwilę, ułożymy scenariusz. Bo Dida mnie chce ze mną rozmawiać, to może... Co ty myślisz o tym miejscu? Myślę, że jest piękne, fantastyczne. Fantastyczne, na to słowa czekałem. Są bunkry przede wszystkim. To są bunkry, prawda? Jak są bunkry, to jest chyba najważniejsze w naszej podróży, prawda? Ważne, że nie mamy, wiesz, że policja nas nie goni. Jest... W Albanii jest 700 000 bunkrów. Tak. Było 700 000. Było. Nie zapomnijcie wpaść na kanał ten Pola, bo w sumie to wszystko było powiedziane już u niego. Ja nie chcę się powtarzać. I Polaka w Albanii. I Polaka w Albanii, no to jest najważniejsze. Tutaj wszyscy wbijamy. I Albańczyka w Polsce. I Albańczyka w Polsce. Pozdrawiam. Ten osiołek to po prostu co? No to był tylko osiołek. Jak się czujesz z tym osiołkiem? Źle się czuję, bo dostałem pierwszy hejt w życiu i to nie jest łatwe. Nie jest łatwe to przyjąć. Ale jest ze mną fajna ekipa i pozwala mi po prostu się pogrążyć w smutku. No myślę, że tak, że żeby dostać hejt, to trzeba mieć właśnie fajną ekipę, jak wiesz, z różnymi innymi rzeczami, nie wiem. No to co, misiaczki, krótko podsumowując tak naprawdę początek naszej wspólnej wyprawy tutaj po południu Albanii. I kto wie, może jeszcze dalej. Chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim dziękuję serdecznie chłopakom. Wbijajcie na kanały Podróże Wojownika, Piotr Polo Przywarski i Polak w Albanii. Wbijajcie na Instagrama do Didi, która tutaj starała się również kilka ujęć od siebie wrzucić. Nagrywała nas, robiła fajny backstage. No i co mogę powiedzieć? To naprawdę mega energia, mega pozytywnie. No ja już powiedzmy, że jest rano, więc za chwilę będę nagrywał początek kolejnego odcinka. Także co mogę powiedzieć? Fajnie, że nas oglądaliście. Przepraszam was, że nagrywałem tak bardzo urywkowo, no ale po prostu albo naprawiałem auto, albo zajmowałem się Didi, albo zajmowałem się kotem, albo prowadziłem, albo naprawiałem auto po raz kolejny. Także jakoś tak to wszystko wyszło. Mam nadzieję, że i tak wam się podobało. Nie, o i właśnie, to chłopaki mi powiedzieli fajną rzecz, żebyście wbijali do mojego linka na Airbnb. Dzięki temu będziemy mogli, jak sobie będziecie z tego korzystać, my dostaniemy z tego też jakieś tam, nazwijmy to procent. Dzięki temu będziemy mogli się trochę więcej poprzytulać w łóżku, a nie w blaszanej puszce, czyli samochodzie. Także co mam powiedzieć? No dzięki wielkie, subskrybujcie, wbijajcie tam w opisy. Pamiętajcie, wbijajcie w opisy, bo jak zawsze coś ciekawego tam piszę, albo jakieś sentencje, albo dopisuję coś, czego jeszcze nie powiedziałem i tak dalej, i tak dalej. Także co, no jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.